zwykle, w papusiej telewizji towarzyszy mi ptak, który jest bohaterem filmu. Dziś jest inaczej. Papuga, o której chcę opowiedzieć, nie może być tutaj ze mną i prawdopodobnie za mojego życia również nie będzie to możliwe. Nie będzie to możliwe prawdopodobnie również przez kilka najbliższych pokoleń. Opisując gatunki należące do rodziny papugowatych, podkreślamy, że są to zwierzęta prowadzące dzienny tryb życia, bardzo społeczne, łączące się w pary często na całe życie, tworzące stada i wspólnie opiekujące się potomstwem. Jest jednak papuga, która wymyka się spod tych stereotypów. Jest inna niż wszystkie. Mowa o kakapo, papudze zamieszkującej Nową Zelandię. Któż nie chciałby jej tam odwiedzić? Nowa Zelandia to przecież bajkowa kraina hobbitów. Jednak nawet jeśli znajdziemy się w Nowej Zelandii, to zobaczenie kakapo w środowisku naturalnym jest praktycznie niemożliwe. Podczas gdy kiedyś zamieszkiwał w prawie całym kraju, to obecnie wszystkie ocalałe osobniki znajdują się na kilku niewielkich wyspach u wybrzeży Nowej Zelandii, które są zamkniętymi rezerwatami. Papuga kakapo to po ptaku kiwi chyba drugi symbol nowozelandzkiej fauny. A dla miłośników papug może nawet pierwszy. Kakapo, podobnie jak kiwi, jest gatunkiem endemicznym w Nowej Zelandii, czyli występuje tylko tam. Dzisiejszy film o kakapo zatytułowaliśmy Wybrakowana papuga. Naszym zamiarem nie było absolutnie deprecjonowanie w jakikolwiek sposób tego pięknego ptaka, a jedynie podkreślenie, że jest on nieprzystosowany do życia. Ale nie jest to absolutnie jego wina. Kakapo to chyba najdziwniejsza papuga na Ziemi. To, co łączy ją z przedstawicielami innych gatunków, to w zasadzie zakrzywiony dziób, rozstaw palców i fakt, że podobnie jak inne papugi, żyje długo, około 60 lat, a ocenia się, że niektóre osobniki mogą dożywać nawet 90. Z powodu swojego szerokiego dzioba jagusowy i szlary, czyli charakterystycznych dla sów piór wokół oczu, pierwsi europejscy osadnicy nazwali ją właśnie sowią papugą. Ale czy nie uważacie, że ten szeroki dziób nadaje temu stworzeniu komiczne wrażenie? Czy jej twarz nie przypomina wam którejś z lalek z Muppet Show? Ten pucołowaty, skaczący nieporadnie po ziemi ptak to jedyna nielotna, a zarazem najcięższa papuga na świecie. Jej waga sięga do około 4 kg. Ja sam łapę się na tym, że często, jako najcięższą papugę, wymieniam arę hiacyntową, której waga przekracza niekiedy 2 kg. Tymczasem waga kakapo jest często dwukrotnie wyższa. Prowadzi naziemny tryb życia. W ten sposób, w drodze ewolucji trwającej miliony lat, papuga kakapo, podobnie jak ptak kiwi, przystosowały się do życia na odizolowanych wyspach Nowej Zelandii, bez obecności drapieżnych ssaków. Latanie okazało się tam wcale nieprzydatne. Zwierzęta w środowisku naturalnym nie prowadzą aktywności ruchowej dla przyjemności. Latanie służy ptakom do ucieczki przed drapieżnikami i zdobywania pożywienia. W specyficznym, wolnym od drapieżników środowisku Nowej Zelandii, przy silnie wiejących wiatrach, kakapo zatraciły zdolności lotu, a ich ciała stały się cięższe. Ale jak na nie lota, kakapo ma jednak zadziwiająco duże skrzydła, których używa do balansowania, kiedy wspina się po drzewach. Potrafi wejść nawet na 20-metrowe drzewo. A dzięki tym dużym skrzydłom, lżejsze samice potrafią nawet przeszybować do 3-4 metrów i miękko wylądować na ziemi. Natomiast dzięki mocnym nogom kakapo potrafi przemaszerować lub nawet przebiec truchtem kilka kilometrów. Zakończenia piór ogona często są wytarte na skutek nieustannego wleczenia ich po ziemi. Jest to też jedyna papuga aktywna nocą. Kakapo znaczy w języku tubylców nocna papuga. W wyniku ewolucji jej oczy stopniowo przesunęły się naprzód głowy, poprawiając widzenie w nocy. W dzień przebywa głównie w ukryciu, na ziemi lub w koronach drzew. W przeciwieństwie do innych gatunków papug, które są z reguły bardzo towarzyskie, kakapo to samotnicy. Samice i młode czasem spotykają się w grupach od 2 do 4 osobników, ale dorosłe samce i samice spotykają się tylko w celu prokreacji. Nie tworzy się między nimi żadna więź. Ponadto kakapo mają niespotykane u innych papug zwyczaje godowe. Na początku okresu godowego samce udają się na wzgórza odległe nawet o 5 km od ich terytorium, gdzie walcząc z innymi samcami ustalają swoje własne areny godowe, gdzie tokują, czyli wabią samice, tak zwanym dudnieniem. Są to głośne dźwięki o niskiej częstotliwości,
przerywany co około 20 dudnięć metalicznym odgłosem o wysokiej częstotliwości. Dudnienie to jest słyszane nawet z odległości 5 km. Samce dudnią tak w nocy, średnio przez 8 godzin i trwa to przez 3-4 miesiące. Kiedy samica wchodzi na arenę, samiec wykonuje pokaz, podczas którego kołysze się z jednej nogi na drugą. Nie są, jak większość papug, monogamiczne. Samce spółkują z wieloma samicami, ale i samicom zdarza się uczestniczyć nawet w 3 kryciach z udziałem tego samego bądź różnych samców. Samce nie martwią się później o potomstwo. Samice same wychowują młode. Kakapu, kakapu, manukurabuna, otepo. Gdy kakapo wyczuje zagrożenie, przywiera nieruchomo do ziemi, a dzięki pstremu zielonemu upierzeniu wtapia się w otoczenie. Dopóki w jej środowisku naturalnym wrogiem były tylko ptaki drapieżne, ten kamuflaż był często skuteczny. Dodatkowo adaptacja do nocnego trybu życia również pozwoliła unikać dziennych ptaków drapieżnych. Jednak ewolucja nie jest doskonała. Nie przewidziała jednej rzeczy. Pojawienia się na wyspach ludzi, którzy zniweczyli miliony lat przystosowania się kakapo do swojego środowiska. Niestety, kiedy przed 700 laty przybyli do Nowej Zelandii Polinezyjczycy, przodkowie Maorysów przywieźli ze sobą obce drapieżniki, tak jak szczury, psy i koty, które zdziesiątkowały populację kakapo. Jajka i pisklęta padały ich ofiarą, kiedy samotne matki, wychowujące młode, opuszczały gniazda w poszukiwaniu pożywienia. Maorysi również polowali na kakapo, nie tylko dla mięsa, ale również dla skór i piór, których używali do wyrobu luksusowych płaszczy w formie peleryn, a ususzone głowy kakapo nosili jako ozdoby uszu. Papugi te, w związku z ich brakiem zdolności do lotu, silnym zapachem, określanym czasem jako stęchły i zwyczajem zastygania w bezruchu w obliczu zagrożenia, były łatwym łupem dla maorysów i ich psów. Dodatkowo zdradzało je głośne dudnienie samców podczas godów. Maorysi swoje peleryny wykonywali z całych skór ptaków wraz z przyczepionymi piórami lub tkali je z włókna lnianego i piór. Można je zobaczyć na zdjęciach z końca XIX wieku. Kilka peleryn przetrwało do dzisiejszych czasów, ale tylko jedna, wykonana w całości z piór kakapo. Znajduje się ona w Muzeum Perth w Szkocji. Do jej wykonania użyto 11 tysięcy piór. Popularne też były peleryny z włosokształtnych piór ptaka kiwi. Oczywiście na peleryny z samych piór mogły pozwolić sobie tylko osoby o wysokim statusie społecznym. Peleryny te nie tylko wyglądały okazale, ale także znakomicie utrzymywały ciepło. A o tym, jak ważną rolę kakapo pełniło w kulturze Maorysów, świadczy to, że do dziś przetrwało powiedzenie: masz pelerynę z kakapo i wciąż narzekasz, że ci zimno. Do dziś używane jest ono w Nowej Zelandii do opisania kogoś, kto ma wszystko, a mimo to nigdy nie jest zadowolony. Od lat 40. XIX wieku do Nowej Zelandii zaczęli przybywać też osadnicy europejscy, którzy przekształcili rozległe obszary pod farmy i pastwiska, znacznie zmniejszając siedliska tych papug. Przywieźli też z sobą więcej psów, kotów i innych drapieżników, w tym gronostaje, fretki, łasice, oposy i inne łasicowate, które introdukowano do Nowej Zelandii w celu zmniejszenia liczebności populacji królików. Europejczycy początkowo niewiele wiedzieli o kakapo, zanim George Robert Gray z Muzeum Brytyjskiego opisał ten gatunek w 1845 roku. Pod koniec XIX wieku papuga ta stała się dobrze znana jako naukowa ciekawostka i tysiące tych ptaków zabito lub zamknięto w ogrodach zoologicznych, muzeach i w zbiorach kolekcjonerów. Kakapo była też ceniona jako domowy pupil. Potwierdzili to europejscy osadnicy w XIX wieku, a wśród nich George Edward Grey, gubernator kolonii brytyjskiej w Nowej Zelandii, który napisał w liście do swojego współpracownika, że jego papuga kakapo zachowuje się w stosunku do niego i jego przyjaciół bardziej jak pies niż jak ptak. Pod koniec XIX wieku doniesienia o kakapo zaobserwowanych w środowisku naturalnym stawały się coraz rzadsze. Teraz chyba Państwo rozumiecie, co spowodowało zgubę tego gatunku. I chociaż pewne działania ochronne podjęto już pod koniec XIX wieku, to w latach 70. XX wieku sądzono, że gatunek ten jest już wymarły. O dalszych losach tych papug opowiem w następnym odcinku. Kakapo.